Cześć, nazywam się Adrian Andrzejczyk, jestem headem działu web analityki w firmie Cube Group. Co, nie liczyłem dokładnie, ale myślę, że to jest 10. raz, kiedy tutaj właśnie przychodzę. Byłem jeszcze na tych pierwszych edycjach w starej miejscówce. Jestem pierwszy raz w roli prelegenta, w ogóle na scenie pierwszy raz jako prelegent. I na scenie dzisiaj mówiłem o zastosowaniu zaawansowanych ustawień Google Analytics, konkretnie pod potrzeby SEO, ale myślę, że uważny słuchacz znajdzie również zastosowanie tych technologii w innych działaniach marketingu. Myślę, że te zagadnienia powinny być w praktyce wykorzystywane przez każdego marketingowca czy web analityka, ponieważ to pozwala również szerzej spojrzeć jakby na działania, które są prowadzone, ponieważ z wykorzystaniem tych funkcji, o których dzisiaj mówiłem, możemy zaimportować nie tylko dodatkowe dane z SEO, ale możemy również uzupełnić na przykład źródła medium, które tak często przeglądamy, o koszty. I w ten sposób lepiej analizować na przykład zwroty z inwestycji dla takich kanałów jak na przykład reklamy w social mediach. Myślę, że serwer odgrywa kluczową rolę, dlatego dzisiaj pierwsze co mi wpadło w oczy przychodząc na SMKRK to wasze hasło reklamowe, konkretnie, że mediana czasu reakcji serwera i powiem tak, ostatnio prowadziłem właśnie taką analizę, nie mogę powiedzieć dla jakiego klienta, gdzie znalazłem właśnie korelację bezpośrednio czasów reakcji serwera na współczynniki konwersji. Udowadnia to również Google na swoich portalach, także uważam, że czas jest bardzo ważny, ale myślę też, że ważne są takie czynniki jak stabilność tego serwera, jego dostępność, czy również cały support i tą otoczkę, którą hosting oferuje. Waszych usług akurat nie korzystałem, ja ostatnio przeniosłem się, jeszcze. Ostatnio szukałem właśnie rozwiązań oferujących dużą pulę jakby adresów IP o różnych klasach C, to wynikało jakby z moich badań, które gdzieś tam sobie prowadziłem, ale obsługiwałem kilka już firm, które korzystają właśnie z Waszych usług. To co mogę pochwalić najbardziej to właśnie bardzo szybki i sprawny support, nawet w takich trudnych jakichś case'ach, bo wychodzili jakby te osoby z supportu poza swój zakres obowiązków, pomagając nam w technologii.